Dzień dobry, witam was serdecznie. Ja trochę żałuję, że nie mogliśmy przenieść naszej rozmowy kuluarowej tutaj od razu bezpośrednio do tego stołu, bo tak świetnie nam się rozmawiało i tyle już mieliśmy do powiedzenia. Ale tak, przeszliśmy i jesteśmy już tutaj. Serdecznie was witam, a ze mną Anna Malinowska. Ringer Axel Springer, menadżerka, psycholożka, zajmuje się rozwojem kompetencji i zawodowych, i osobistych. Majka Lipiak, szefowa i twórczyni agencji marketingowej Leżej i Pracuje, w której pracują osoby z różnymi niepełnosprawnościami ruchowymi, ale i Marcin Jolkowicz, trener, wykładowca, konsultant do spraw komunikacji, entuzjasta Better Living, co pasuje nam tutaj dzisiaj jak ulał. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami i oczywiście Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. Słuchajcie, tutaj na tym stole dzisiaj kładziemy zespół. Kładziemy ludzi, którzy są w tym zespole i staramy się ich zaopiekować. Staramy się znaleźć dla nich takie rady, które dzisiaj pomogą im lepiej pracować, stworzyć lepszą atmosferę i być przy tym zdrowym. W związku z tym te zespoły są różne, jak tak rozmawialiśmy, no to z jednej strony jedni pracują dalej w offline, drudzy pracują hybrydowo i ta hybrydowość to jest temat w procesie, ale są też zespoły, które nigdy się nie widziały w realu. No i teraz powstaje pytanie, jak w takim kontekście myśleć o relacjach, czy to się da? Dawniej się patrzyło w oczy, tak jak my mamy dzisiaj okazję w ogóle się zobaczyć. Teraz patrzymy w Zoomy, Google Meety albo jeszcze inne czaty. Marcin, jak pielęgnować relacje w tak trudnym środowisku, po takim czasie, który de facto wcale się jeszcze nam nie skończył? O rany, wiesz co, to tak biorę ten zespół ze stołu i go przytulam. Bierz, od tego bierz zacznę, go. Bo jasne. Myślę, że trzeba nas po prostu przytulić. I to przytulanie oczywiście może różnie wyglądać. Mam takie głębokie przekonanie, że to, czego nam bardzo brakuje, to przestrzeni pewnego otwartego komunikowania naszych potrzeb. Mhm. My dzisiaj, i o tym żeśmy też już sobie w kuluarach mówili, nie jesteśmy o zadaniach, my jesteśmy o naszych potrzebach. Jesteśmy w okresie, w którym ta transformacja związana z potrzebami pracowników jest wszechobecna, jest widoczna, potrzebna i niezbędna. I myślę, że jeśli nie przejdziemy drogi nauczenia się rozmowy o tym, że wszyscy w zespole mają swoje potrzeby, uporządkowania tej materii, uzgodnienia ich między sobą i dowiedzenia się w otwartości, co nam jest potrzebne, będziemy mieli trudność w pracy. I wszystkie te Zoomy, Meety i cała reszta będą tylko zbędnym i utrudniającym dodatkiem. Będą pretekstem do tego, żeby mówić, że nasze relacje są utrudnione, bo budowane poprzez technologię. Relacje można budować z użyciem technologii, o ile będziemy rozumieli, jak się je buduje. Buduje się wtedy, jeśli rozumie się potrzeby drugiego człowieka. I to rozumienie potrzeb jest ważne zarówno z perspektywy pracownika, tego, który tutaj na dole robi robotę i odpowiada za organizację, ale też z perspektywy lidera, tak jak wspomniałeś. Zdecydowanie tak, bo to jest w pewnym sensie kolejne na liście zobowiązań lidera do tego, by zaopiekować się zespołem, żeby wziąć go ze stołu, położyć i trochę przytulić, a powiedzieć, a teraz przytulajmy się razem. To jest jego rola. No właśnie, super, że nam się zrobiło tak miło i przytulnie, ale teraz chwilkę w takim razie o kompetencjach, bo z jednej strony my tutaj na sektorze w zeszłym roku na przykład mówiliśmy o myśleniu krytycznym, o tym, żeby potrafić analizować informacje, żeby mieć bardzo twarde skille, a teraz się okazuje, że mamy się przytulać, że ma być ciepło. Jakie kompetencje są nam potrzebne, żeby taką zdrową i dobrą relację w organizacji budować, Aniu? Ja myślę, że przede wszystkim zaczęłabym od tego, że podstawą wszelkich relacji międzyludzkich są uczucia i emocje. I to powinien być taki podstawowy komponent budowania tych wszystkich relacji, czyli zwrócenia uwagi na siebie wzajemnie, otoczenia się troską, wykazywania współczucia, komunikacji, informacji zwrotnej i też komunikatu, który wypowiadamy od siebie do innego człowieka. Myślę sobie, że te wszystkie kompetencje miękkie, które gdzieś tam żyły w takim zapomnieniu, teraz przez ten rok bardzo mocno wypłynęły na wierzch i tutaj ja bym na to zwróciła szczególną uwagę. Rozwijajmy wzajemnie wobec siebie te emocje, uczucia. No właśnie, ale to w takim razie idźmy kawałek dalej. Jeśli mamy się na siebie patrzeć, jeśli mamy zrozumieć potrzebę tego drugiego człowieka, no to często jest to bardzo trudne środowisko, żeby to zrobić. No bo patrzymy w ekran i jeszcze na dodatek obok tego człowieka jest nasz wizerunek często, kiedy to jest jakiś Zoom. Jak to zrobić na takim spotkaniu, w jaki sposób nawiązać relacje, kiedy jesteśmy na Zoomie, kurczę. Jak to wygląda u was, Majka, w Leżej i Pracuje?
Tak, no my się śmiejemy, że pracowaliśmy zdalnie, zanim to było modne. I tak naprawdę od 4 lat funkcjonujemy tylko tak na co dzień. Widzimy się 3 razy w roku ze sobą na żywo, na sesji zdjęciowej, na wyjeździe integracyjnym, na wigilii, w łóżku. Kiedy dokładnie, w łóżku więc my o przytulaniu wiemy bardzo dużo, ale wszystko jest w normie, dobrze to wygląda. No więc na pewno to są takie święta dla nas. Natomiast ta codzienność rzeczywiście wymagała od nas no, takiego większego zaangażowania i takiego poszukiwania rozwiązań, które sprawią, że my tym zespołem będziemy się czuć, mimo że niektórych pracowników nigdy nie widziałam na żywo przed zatrudnieniem ich, tak? Nawet mam taką śmieszną sytuację z Danielem z naszego zespołu. Byłam przekonana, że jest osobą na wózku, dlatego że choruje na mózgowe porażenie dziecięce. No a nagle wysłał zdjęcie, na którym stoi przy rowerze, tak? I okazało się, że zatrudniłam człowieka, będąc przekonaną, że każda osoba z taką niepełnosprawnością jeździ na wózku, a nagle okazało się, że on chodzi, tak? Więc takie śmieszne sytuacje mamy. Natomiast tak, no codziennie w zespole my podejmujemy takie decyzje o tym, czy my właśnie walczymy de facto o to, żeby tym zespołem być, czy jednak każdy sobie siedzi przed tym ekranem. I z mojego doświadczenia takie małe rzeczy mają największe znaczenie, tak? Jakieś kilka miesięcy temu wprowadziliśmy taką zasadę, że nie ma opcji, każdy musi mieć włączoną kamerę. Są już badania, które pokazują, że to ma wpływ na zaangażowanie, że kiedy każdy w zespole ma włączoną kamerkę w trakcie spotkania, to po prostu jesteśmy bardziej uważni, bardziej skupieni na drugiej osobie. Wcześniej ja to zostawiałam jako taką dowolność, no że proszę, włączcie, że miło, gdybyście włączyli. Ja sama chciałam dawać zawsze przykład i byłam jako lider tą osobą, która zawsze miała włączoną kamerkę, ale dopiero kiedy postawiłam sprawę tak czarno na białym, że nie, od dzisiaj po prostu mamy włączone kamery, ludzie zaczęli się stosować i wierzę, że to ma duże przełożenie jednak na to, że jesteśmy właśnie bardziej zaangażowani. I takich małych praktyk, my mamy, jako leżej pracuje dużo, musieliśmy szukać tego, co działa, co sprawia, że czujemy właśnie się bardziej tym zespołem. Codziennie rano się witamy na Slacku, tak? Każdy musi powiedzieć cześć, każdy musi powiedzieć do widzenia, tak jak wchodzenie, wychodzenie z biura. Codziennie rano mamy 15-minutowe odprawy, raz w tygodniu mamy poranne kakao, na którym rozmawiamy o dowolnych tematach, głosujemy demokratycznie lajkami na Slacku i rozmawiamy albo o filmach na Netflixie, albo o sensie życia. Ten czwartek jutro będziemy mieć quiz, lipny quiz. Będziemy sprawdzać, co wiemy o naszym zespole, więc włączamy ludzi i widzę, że te małe rzeczy, one są bardzo ważne. Czyli z jednej strony małe rzeczy, ale przyznam szczerze, że nigdy nie spotkałem się z takim myśleniem o relacji, jak, że walczymy o zespół. My walczymy o wyniki, walczymy o parametry, a tutaj teraz walczymy o zespół. I z jednej strony rzeczywiście ten włączony ekran i włączona kamera to jest super, bo zespół się widzi. Z drugiej strony to jest jakieś obciążenie, które trzeba sobie znieść. Pewnie też o tym za chwilę porozmawiamy. Ale ja chciałbym wrócić jeszcze do tego spotkania, no bo mamy to spotkanie. Przypomniała mi się jedna rzecz, która wydaje się bardzo ważna. Jakiś czas temu słuchałem nauczycielki, Joanna Szydziak, pozdrawiam się, Jasiu, jeśli nas widzisz. Ona mówi, jak mój uczeń, lat 10, ma wyłączoną kamerę, to ja wiem, że coś się dzieje. To ja wiem, że coś się dzieje. I to jest właśnie ta empatia, która gdzieś tu się pojawia. Ale szukając dalej konkretów. Marcin, ty się znasz na spotkaniach, na efektywnych spotkaniach. Powiedz nam, jak to zrobić, żeby to spotkanie rzeczywiście było efektywne, no bo też spotykamy się po coś, ale z drugiej strony, żeby ono było przyjazne, żeby ten kolejny Zoom, czy jakikolwiek inny call z kamerą, czy też nie był udręką. Po pierwsze, wydaje mi się, że nie każdy musi dobrze prowadzić spotkanie i warto to sobie powiedzieć. Ja na przykład nigdy nie będę młody, piękny, bogaty, bo już mam to za sobą, ten moment. W związku z tym zaakceptowałem fakt, że jestem taki, jaki jestem i że na przykład dobrze albo źle prowadzę spotkania. Polecam uwadze każdego z osób, które decydują się na prowadzenie spotkania, taką refleksję właśnie. Czy potrafię dać sobą kilkaset więcej procent energii niż normalnie ją dawałem w takim bieżącym istnieniu z ludźmi. Ja, żeby dobrze i efektywnie poprowadzić spotkanie, muszę włączyć 130% niestety tego wszystkiego, co powoduje, że motywacja wlewa się niejako do ludzi. Nie każdy ją weźmie ode mnie, ale ja muszę ją dawać. To po pierwsze. Po wtóre, chyba tak jak nigdy dotąd spotkania zdalne nie wymuszają na prowadzących te spotkania wyraźnego utrzymania rytmu, powiedzenia, po co my tu jesteśmy, co nas tu sprowadza, co w związku z tym dla was obecnych tutaj wynika, z czym wyjdziemy, w jakim czasie wyjdziemy. Nic bardziej, moim zdaniem, w stosunku do poprzednich, do czasu, kiedy nie pracowaliśmy zdalnie, nie wymusza pewnej dyscypliny
zobowiązania, ale również rytuałów, o których mówiła Majka. Mi to jest bardzo bliskie. Również na spotkaniach online'owych tego rodzaju rytualizowane rzeczy pomagają w budowaniu atmosfery zespołowej. Mamy swój totem w zespole, mamy swój rytuał w zespole i tylko my pijemy rano to kakao. Czyli już nie tylko mamy swoje procedury, tak, ale mamy swoje małe zwyczaje, małe takie... Dokładnie tak. Nawet jeśli myślimy o nich w pewnym momencie, że są jakoś proceduralne, to powinny być wybarwione. Pod nimi powinien być pewien fundament właśnie takiej mocnej energii motywującej. To jedno. Kolejna rzecz. I takim ostatnim kawałkiem, który mi się z tym kojarzy, to jest poczucie, że po drugiej stronie są ludzie, nawet jeśli ich niedobrze nie widzę, bo mają wyłączone kamery, nawet jeśli ich komunikacja nie jest na tyle doskonała, że rozumiem, co mają mi do powiedzenia, ja mam im dać wrażenie, że jestem uważny na to, co się z nimi dzieje. Oni mają mieć poczucie, że ja jestem w ciągłym kontakcie, bo kłopotem online'u jest oddalenie od kontaktu. I tego właśnie moim zdaniem bardzo potrzeba. Czyli tak, 130% siebie w online'ie. Po drugie, agenda i jasna struktura tego, że my wiemy, po co tam jesteśmy. A po drugie, tak, dajemy siebie. Dajemy siebie również przez tą kamerę na Zoomie. Kurczę, mi się skojarzył... Pewnie wielu z nas pamięta takie najdłuższe badanie Harvardu, które analizuje życie ludzi przez dekady. I przez to, całe życie. Tak? Przez dekady, czyli też już w zasadzie przez całe życie. I kiedy ostatnio Maciek Dębski, który był u nas tutaj chwilkę wcześniej, przypomniał o tym badaniu, wyszła nam bardzo ważna rzecz dotycząca relacji właśnie. My w wieku lat 40-50, mając silne relacje, sprawiamy, że nasz mózg podczas naszej starości działa znacznie lepiej, że my jesteśmy znacznie bardziej szczęśliwsi, bardziej zdrowsi. I ja się zastanawiam właśnie też, jaki to ma związek z empatią i z tym naszym codziennym działaniem. Chciałem cię zapytać, Aniu, bo mówimy o kompetencjach. Były te twarde, wiemy już, że miękkie. Dla mnie empatia to jest jakiś taki niesamowicie ważny termin teraz. Mam wrażenie, że cała pandemia to jest jedno wielkie ćwiczenie z empatii dla mniejszych i większych zespołów. Ale ja sam nie wiem, czy ja jestem empatyczny, czy nie. Czy to jest skill, który można w sobie wypracować? Jaka jest ta rola empatii w budowaniu relacji w zespole? Absolutnie jest to umiejętność, którą można rozwijać. My się rodzimy z taką umiejętnością na poziomie bazowym, ale potem przez całe życie możemy ją kształcić i rozwijać. Im więcej mamy zachowań takich, w których staramy się wczuć w czyjąś sytuację, tym bardziej ta kompetencja, ta umiejętność w nas wzrasta. Ja myślę sobie, że rzeczywiście empatia się stała modnym słowem od momentu pandemii, ale chciałabym, żeby ona już została z nami na całe życie. Naprawdę. Myślę, że to jest po prostu coś, co nas uwrażliwia na drugą osobę, co też powoduje, że my tak naprawdę wzrastamy i też jesteśmy bardziej kreatywni, jesteśmy w stanie dostrzec całą różnorodność, całe spektrum różnorodności, które nam oferuje świat. I jeżeli my na to się otworzymy, to tym bardziej będziemy tacy proludzcy. Proludzcy. No właśnie, nie sympatia, a empatia. I tutaj oczywiście też empatia nam się nagle przypomniała w związku z Brené Brown i z tym patrzeniem, a jesteś tam na dole, no fajnie, że jesteś, trzymaj się. No ale jeśli mowa o empatii, jeśli mowa o takim współodczuwaniu, ja pamiętam, że jak uczyłem się o was, o waszym działaniu, Majko, i o tym, jak wprowadzacie się wzajemnie w jakieś przestrzenie, instytucja mentora, czy rola mentora jest ważna. Znam Anię, która pracuje u was i jak patrzę na to, jaki ma opis stanowiska, to jest strategiem, zajmuje się marketingiem i strategią marketingową, ale obok tego pisze mentor. Tak. W związku z tym ciekaw jestem, Majko, jak to wygląda? Macie małe rytuały, ale macie też mentorów. W jaki sposób oni stymulują i, rozumiem, z jednej strony transfer wiedzy, ale jak to, czy to stymuluje również i relacje? Tak. No. To ja może zacznę tak, że te rytuały oczywiście są super ważne i też rytuał na początku jest nieprzyjemny do momentu, kiedy naprawdę stanie się tym rytuałem i wtedy już przestajemy zauważać, tak, że on był jakąś trudnością na początku, ale równie ważne, a może nawet ważniejsze są takie meta założenia, tak? I my w takich metach założeniach na temat naszej organizacji
mamy wartość, jaką jest solidarność, tak? I bez tej wartości, która jest jaką praprzyczyną w ogóle istnienia całej naszej organizacji, to zdjęcie w łóżku, które mamy, ono pokazuje tą solidarność, że my symbolicznie położyliśmy się z Sylwestrem do łóżka z Arturem po to, żeby spojrzeć na świat z jego perspektywy, żeby wejść w jego buty, tak? Więc jakby to jest u podstaw, to jest fundament absolutnie naszej działalności, więc wszelkie zachowania typu wyścig szczurów, granie na siebie, które nie są właśnie tą grą zespołową, którą nie są tą solidarnością, no nie powiem, że u nas w ogóle nie istnieją, ale one nie przetrwają zbyt długo, bo nie są po prostu w tym naszym DNA, tak? Więc odpowiadając na twoje pytanie, mentorzy, jakby ta instytucja u nas mentora powstała właśnie po to, że no, chcieliśmy dać szansę osobom o najmniejszych możliwościach, osobom, które nigdy wcześniej nie miały pracy i takich osób dzisiaj u nas jest 7, które rzeczywiście, dla których LIP leżej pracuje, jest pierwszą w życiu pracą, więc mentor był konieczny, żeby ta osoba w miejscu pracy mogła się nauczyć w ogóle marketingu, tak? Więc też jesteśmy pod tym względem specyficzną organizacją, że o ile w takich standardowych agencjach na pewno szkolenia, kursy online są ważne, u nas one są no, po prostu częścią pracy, tak? Jakby ten rozwój dzieje się równolegle ze świadczeniem usług dla klienta, więc mentor z jednej strony jest kontrolerem jakości, z drugiej strony jest takim bardziej zaangażowanym menadżerem, który w czasie pracy uczy pracownika i no, po tych 4 latach powoli już odchodzimy od tego systemu, bo nasi uczniowie już są na tyle samodzielni, że już dłużej nie potrzebują mentora, tak? To była taka instytucja, która przede wszystkim na początku była ważna, teraz już jesteśmy zespołem, który ma po prostu seniorów, juniorów i osoby, które kiedyś nie były samodzielne, dzisiaj samodzielnie wykonują swoją pracę. Jasne, czyli z jednej strony tak, już wiesz jak w tym WordPressie, czy jak z tymi mediami społecznościowymi działam, jak zrobić tą grafikę, ale z tak. drugiej strony też ja wiem, jak to jest być w twojej pozycji i pracować z perspektywy łóżka, na przykład jeszcze z ograniczonymi możliwościami. No ale to mnie jeszcze wiedzie do jednego tematu, który jest niesamowicie ważny. Dzisiaj to jest kwestia zaufania wzajemnego. Kiedy się nie widzimy, no to trudniej o to zaufanie. Czytałem o Australijczykach, którzy w tym momencie już się całkiem gdzieś odwracają od rządów, odwracają się od firm tego typu jak te nasze byczki facebookowo-twitterowe, bo boją się, że chcą ich zrobić w konia. Patrzymy na raport Edelmana i zastanawiamy się, jak to zaufanie się zmienia, NGOsy, biznes, a my jeszcze potrzebujemy zaufania tu i teraz. I zastanawiamy się przy powrocie do pracy albo nie powrocie do pracy, jak się kontrolować, albo czy się nie kontrolować. Mamy te parametry i Centrum Cyfrowe pisze o parametryzacji życia. Marcin, jak ty widzisz to zaufanie w kontekście zespołu? Bo fajnie było mieć taki zespół, w którym sobie ufamy i w którym możemy jechać do przodu spokojnie. Wiesz, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że to, że zaufanie jest fundamentem pracy zespołowej, to wiemy. To Lencioni, pięć dysfunkcji zespołowych, to wszystko wiemy. Trudnością jest to, jak to zbudować w sytuacji, w której na przykład szefowie mają taką osobowość, w której potrzeba kontroli, a przy osobowościach dominujących ona jest bardzo wyrazista, jest tak silna, że powoduje, że w momencie, kiedy traci joystick, który do tej pory trzymał w ręku, to ma poczucie, że właściwie cały świat się rozsypuje. I ja nie wiem niestety tego. Ja myślę, że nie ma na to jednej odpowiedzi, że to dopiero transformuje, że ci, którzy do tej pory pracowali z przyssanym do ręki joystickiem czy pilotem sterującym ludźmi, czują, że jak im wypadł z ręki, to coś się w ich życiu zmienia, więc muszą znaleźć inny zmysł, którym będą potrafili to zaufanie budować. Po stronie zespołu powinien pojawić się z kolei taki mechanizm, w którym to zaufanie może być budowane poprzez dawanie sygnałów wyraźnych, że coś robię. Ale też poczucie, że jeżeli ktoś, Ania, pyta mnie na przykład o wykonaną przeze mnie pracę, to pyta nie z tego powodu, że chce mnie kontrolować, tylko z tego powodu, że ma ogląd ogólny jako moja szefowa, w którym musi odnaleźć procesy i cele do zrealizowania. A już nie przechodzi koło mnie, idąc po biurze. Więc to jest bardzo trudne. Ja nie znajduję na to jednej odpowiedzi. Mam poczucie, że jesteśmy w pewnej transformacji związanej z kontrolą. A skutkiem tego, co z tej transformacji wyjdzie, będzie zbudowanie lub nie zaufania, również społecznego. Zaufanie społeczne, o którym mówiłeś, bo podajesz przykład barometru Edelmana chociażby, no, on od lat się zresztą bardzo nie zmienia w pewnym zakresie, jeśli chodzi o NGOsy zwłaszcza. I może gdybyśmy potrafili znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie ufają organizacjom pozarządowym bardziej niż
innym grupom. Tam by była odpowiedź również na twoje pytanie. Tak, no to jeśli chodzi o barometr, ja bardzo się ucieszyłem z poprawy wizerunku biznesu w ostatnim raporcie, bo z jednej strony NGO-som trochę spadł profesjonalizm, ale biznesowi się poprawiło, jeśli chodzi właśnie o to zaufanie, bo się zbliżył do ludzi w związku z pandemią. Ale kończąc już tą część związaną z relacjami w zespole, podsumowując, mamy to zaufanie, które z jednej strony powinno być zaufaniem z góry, szefa, który jest otwarty, nie traktuje sprawy jak zapadki. Dzisiaj jest tak, a jest tak, jest zero albo jeden, ale z drugiej strony od strony pracownika, tak, ja robię, zobacz, pracuję, żebyś widział, a nie żebyś mnie nie kontrolował. Troszkę o tym rozmawialiśmy przed spotkaniem, Aniu. Ta hybrydowość już się nam ustaliła? Jak to wygląda? Nie, cały czas jesteśmy w procesie budowania tej hybrydowości i dla mnie bardzo ciekawym zjawiskiem jest to, że właściwie wszyscy, nie tylko liderzy, to właściwie wszyscy pracownicy dokładają swoją cegiełkę do budowania tego modelu hybrydowego, tylko do tego wszystkiego jeszcze bardzo potrzebna jest zmiana pewnych mentalnych wzorców zachowań, paradygmatów, uprzedzeń i wartości. I to jest właśnie chyba coś takiego podstawowego, żebyśmy wszyscy zaczęli myśleć pod kątem wartości, jak budujemy naszą nową rzeczywistość. Czyli otwartość, elastyczność, wspólne wartości i takie troska i budowanie. Współczucie. I to zaufanie, o którym mówiliśmy. Ty, Majko, jeszcze mogłabyś nam powiedzieć, jak to wygląda z tym zaufaniem u was, tak, wyżej pracuje? Myślę, że my taką ciekawą drogę przeszliśmy, no bo z jednej strony było go potrzeba bardzo dużo ode mnie jako liderki na samym początku, bo od początku zatrudniałam ludzi zdalnie, więc ja musiałam ufać, że oni pracują, a nie oglądają filmy na YouTube w trakcie pracy. Na chwilę wprowadziliśmy wtedy narzędzie do kontrolowania czasu pracy, ale ja z tego szybko zrezygnowałam, bo zauważyłam, że nie mam czasu na to, żeby nawet sprawdzać, czy ci moi ludzie się logowali, więc tylko widzę na Slacku, że świecą się na zielono. Natomiast co chcę powiedzieć, że ostatnio wprowadziliśmy jednak narzędzie do zliczania czasu pracy na projekty, ale wyjaśniłyśmy razem z Alą, która jest naszą project managerką, dlaczego to robimy i że to jest potrzebne, dlatego że pewnych klientów rozliczamy w systemie time and material, więc oni po prostu płacą nam za konkretne godziny wykonane na rzecz strony, plus raz na kwartał jako zespół od 2 lat mamy podsumowanie finansowe i każdy w zespole wie, jakie mamy przychody, jakie mamy koszty. Nie wchodzimy w szczegóły, ile kto zarabia, ale znają pozycję wynagrodzeń, wiedzą, z których klientów mamy więcej pieniędzy, z których mamy mniej. I jakby dzięki temu, że oni wiedzą, na czym zarabiamy, a co jest mniej rentowne, to możemy też uzasadniać, dlaczego to mierzenie czasu pracy jest potrzebne, że musimy przekonać się, co musimy usprawnić w pewnych naszych usługach, żeby na nich naprawdę zarabiać, a żeby nie dokładać. Tak więc jakby ludzie widzą, ile zarabiamy, więc rozumieją, że pewne decyzje, które są dla nich niewygodne, muszą być wprowadzone, bo jeśli nie będziemy, jak mówił klasyk Peter Drucker, if you don't measure it, you cannot manage it, tak? Jeśli nie mierzymy czegoś, nie możemy tym zarządzać. Nie, żeby było tak, że to jest dla mnie naturalne, tak? Ja nie jestem tabelkowa, ja nie lubię tych estymacji, prognoz, ale jakby, no, jeśli chcemy iść do przodu jako organizacja, to czasami musimy zagryźć zęby i wprowadzić coś, co może przez chwilę będzie nieprzyjemne, ale później się przyzwyczajimy, że to jest. Tak, ale to jest kwestia transparentności, nie? Tego, że tak. Właśnie to chciałem powiedzieć, dzięki za to, bo moim zdaniem kłopotem, problemem nie jest mierzenie, tylko kłopotem jest wyjaśnienie intencji mierzenia. To jest problem. I wracamy do punktu wyjścia trochę psychologicznego, czyli po prostu mówienie o intencjach, dlaczego to pomiarowujemy, dlaczego to badamy, buduje zaufanie, bo w tym jest otwartość. Tak. Jeśli ja powiem, dlaczego ja to robię, to nie znaczy, że chcę cię kontrolować. Potrzebuję to dla ogólnego funkcjonowania i dobrobytu nas wszystkich, czy dobrostanu nas wszystkich. Ojejku, myślę, że moglibyśmy tą stronę iść dalej jeszcze przez długi czas, ale chciałbym pójść krok w innym kierunku. Rozmawialiśmy teraz o tym, jak budujemy relacje w zespołach. Mamy tu bardzo konkretne od was już tipy i ten zespół przytulony leży nam tu na stole. Ale z drugiej strony, my go opiekujemy w bardzo takim specyficznym teraz środowisku, wśród technologii. I ja się chciałem zastanowić, jak w tych technologiach się odnaleźć w środowisku tym zdalnym, jak to zrobić dzisiaj, czy rzeczywiście powinniśmy sobie stawiać jakieś granice, a to tak jak to robić. Aniu, ty się znasz na tym jak nikt. Powiedz, jak to widzisz z twojej perspektywy? Ja przede wszystkim powiem, że jestem w ogóle entuzjastką technologii, ale, tutaj jest to ale zawsze pamiętam o tym, że technologia ma służyć nam ludziom, a nie odwrotnie. Tymczasem bardzo tak
dużo obserwuję przypadków, że gdzieś tam ta technologia nad nami ma jakąś przewagę. Przede wszystkim widzę to w tym, że niekiedy najbliższą relację mamy ze swoim ekranem smartfona. I to też jest coś takiego dla mnie zastanawiającego. Natomiast tutaj każdy kij ma dwa końce. Technologia ma pułapki i zalety. Ja generalnie patrzę w stronę tych zalet. I na przykład w mojej pracy technologia niesamowicie ułatwia mi pomoc, którą ja mogę dać ludziom. Przede wszystkim przez na przykład platformy takiej pomocy psychologicznej, przez czaty z psychologami. To jest niesamowite narzędzie, które w tym roku, zwłaszcza pandemicznym, kiedy nie mogliśmy się ciągle spotykać offline, na żywo. Nagle technologia dała taki most połączenia. Po prostu większość ludzi w ogóle nie była w tym czasie sama, chociaż mogłaby być, ale nie była, dlatego że zawsze ta technologia dawała jakąś taką możliwość połączenia z drugim człowiekiem i nawet zbudowania relacji. No właśnie, mamy taką tendencję mówić, że albo coś jest złe, albo jest dobre, a ta technologia nam stoi trochę w rozkroku albo pomiędzy tymi światami i od nas zależy, jak my z niej skorzystamy. Ale ciekawe było to, że ty mówisz, Aniu, o relacji z naszym smartfonem, a my mówimy o ludziach. Jak to widzisz, Marcin? Mamy tą technicyzację życia, mamy tego człowieka, możemy mieć relację z technologią? Możemy wbrew pozorom niestety mieć relacje z technologią i tutaj wcale nie chcę jakimiś rzucać przekonaniami o tym, że nie wiem, jak jest jakieś pokolenie młodsze, które ma tę relację bliższą niż z innymi. Ja myślę raczej o innym aspekcie teraz, jeśli pytasz o technologię, mianowicie o tym, że moment, kiedy musieliśmy się zmierzyć z technologią obecną w naszych relacjach, był momentem, do dzisiaj jest, ogromnym wyzwaniem dla nas wszystkich, bezsprzecznie. Ale to, co jest potrzebne w tym wyzwaniu, to danie sobie przyzwolenia na niedoskonałość w tej relacji z technologią. Ja myślę, że kłopotem, który mamy, jest to, żeśmy założyli, część z nas założyła, że mamy być idealni, idealnie poprowadzić konferencję online'ową, idealnie obsłużyć kolejny program typu Slack albo jakiś inny, a nie mamy takiego przyzwolenia na to, żeby iteracyjnie, prototypowo, dochodząc do rozwiązania, nauczyć się tego, tak jak ja jako dziecko, to było w 1820 roku mniej więcej, uczyłem się jeździć na rowerze. No, uczyłem się jeździć na rowerze, nie wsiadłem na niego od razu i nie pojechałem idealnie, tylko zajęło mi to bardzo wiele godzin wręcz, czy prób. Zgoda na prototypowanie, bardzo dziecięca, bardzo obecna w naszym życiu, jest zgodą, którą dorośli wypierają jakoś, a chciałbym, żeby w kontekście technologii mieli takie przyzwolenie. Wtedy i konferencja online'owa się uda, i relacje zbudujemy, jeśli będziemy mieli zgodę na niedoskonałość w tym sensie, a może i w każdym. No właśnie, ta zgoda jest bardzo ważna. Ja mam małą córkę, która dostała ode mnie telefon parę dni temu i ja musiałem tą zgodę wyrazić, ja musiałem z nią w ten świat wejść. Też Maciek Dębski ostatnio nas uczył o tym, jak ważne jest to, żeby ten świat doceniać, że to jest dla tych naszych młodych ludzi w zasadzie większość ich aktualnego życia. I ta komunikacja zapośredniczona, która dla nich jest normalna, teraz dla nas powoli jest normalna. Ale zanim wskoczylibyśmy w tą i rozwijali tą dobrą stronę technologii jeszcze z Majką, bo bardzo mnie to interesuje, chciałem cię zapytać, Anio, gdybyśmy mieli stawiać granice, gdybyśmy mieli szukać jakichś sposobów na higienę cyfrową w zespole, wśród ludzi, to co byś poradziła tym, którzy iteracyjnie, powolutku, małymi krokami chcą zaadaptować tą technologię tak, żeby ona nie zaadaptowała ich? Ja myślę, że tutaj też jest ważne to, co powiedział Marcin, czyli dajmy sobie przyzwolenie na błędy, czyli po prostu drobnymi krokami wchodźmy w tę technologię, poprośmy też kogoś, kto się na tym zna, żeby nas przez to przeprowadził i przede wszystkim wzbudźmy w sobie ciekawość, dlatego że ja myślę sobie, że technologia nie jest czymś, czego my się mamy bać, a często tak myślimy. Ja myślę, że to jest coś, co jest bardzo ciekawego i co nam będzie służyło. I z takim podejściem bym proponowała zająć się tym tematem. Jasne, czyli krytycznie, ale z otwartością. No ale z drugiej strony, no właśnie, my tutaj bardzo tak wśród entuzjastów mówimy, dobra, to tej technologii jest za dużo, powinniśmy to wycinać, powinniśmy szukać offline'u, a z drugiej strony, no u ciebie, Majka, ta technologia, podobnie jak mówiła Ania, otwiera bardzo wiele, a w zasadzie jedne wielkie wrota do pracy. Tak, no to jest część naszego mitu założycielskiego, mojego spotkania z Arturem, który był 20 lat bez pracy i kiedy zapytałam właśnie, a co robisz, on powiedział, no nie mam pracy,
spytałam się dlaczego, dlatego że nie ma dla mnie pracy. Jakby tam było bardzo mocne przekonanie, że tej pracy dla osoby leżącej, osoby z niepełnosprawnością ruchową w stopniu znacznym, niezdolnej do samodzielnej egzystencji według orzeczenia, po prostu nie ma, tak? Więc jakby internet, nowe technologie dla takich osób nie są jakąś fanaberią. Praca zdalna nie jest dla nich fanaberią, tylko jest jedynym możliwym sposobem pracy albo jedynym uzasadnionym ekonomicznie, tak? Jeśli ktoś może siedzieć 2 godziny, bo po 2 godzinach już ma jakby pewne bóle w ciele, bo już jego ciało jest tak przyzwyczajone do leżenia, no to jaki jest sens, żeby on jechał do biura stacjonarnego, tak? Gdzie 2 osoby musiałyby go najpierw wnieść do samochodu, wynieść. Logistyka byłaby więcej warta niż to, co ten człowiek jest w stanie wygenerować, tak? Więc w tym sensie nowe technologie są w ogóle szansą dla osób z niepełnosprawnościami. Jedna statystyka musi być na panelu, ale co najmniej, nie? Oczywiście. Żeby dobry był panel. Jedna liczba do zanotowania. No, wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce to jest 26%. On jest około 3-krotnie niższy, tak? Więc no, musimy pamiętać o tym, że naprawdę no, ten internet dla tych osób jest szansą. Problem w tym, że dalej jest za mało ofert pracy zdalnej, która jest na miarę możliwości kompetencji tego środowiska. Albo mamy takie słabe prace jak telemarketer, przepraszam, nie chcę nikogo stygmatyzować, ale takie, których większość z nas nie chce robić, tak, słuchawka, call center, albo prace tak ambitne, że no ktoś, kto nie ma wyższego wykształcenia, nie ma doświadczenia zawodowego, no nie jest w stanie ich zdobyć, tak, więc technologia to jedno, ale też są potrzebne zmiany takie systemowe, zmiany na poziomie w ogóle tworzenia ofert pracy zdalnej, które są dostępne dla osób, które dopiero na przykład muszą się tej pracy nauczyć. Nie? Jasne, czyli technologia z perspektywy dziecka, ciekawość, otwartość, korzystanie z tych możliwości, które technologia daje. Ja przyznam szczerze, że bardzo mnie gdzieś poruszył takie słowa Krzysztofa Białonia od was. Pozwolę sobie przeczytać. Nie mogę ruszyć się nawet palcem, ale czuję się spełniony zawodowo. To paradoksalnie i jednocześnie piękne, że mimo to, że nie mogę nic, mogę tak bardzo wiele. I mam nadzieję, że to może być jakieś podsumowanie tej roli technologii, która rzeczywiście może nas trochę zniewolić, ale przy dobrej dawce myślenia może i bardzo, jak się okazuje, pomóc. Muszę, bo się uduszę. Dawaj, mogę. Dawaj. Biały, żeby trochę kontekstu. Krzysiek Biały z naszego zespołu rusza tylko głową. Tak, jakby jego stan biały zdrowia. Biały w sensie Krzysztof Białoń. Tak, tak, biały to jest tak, tak. Jak mówimy, mamy 2 Krzyśków w zespole, więc żeby ich odróżnić. I zagadka dla was. On korzysta z takich okularów sprowadzonych z Chin. Lubię tą zagadkę zadawać. Jak myślicie, ile kosztują okulary, dzięki którym biały może robić prawie wszystko na komputerze, tak? Bo steruje za pomocą wzroku, a gryzakiem w zębach wygryza zębami przyciski jakby na klawiaturze, którą sobie wyświetla na ekranie. Ile to może kosztować? Okulary, które z osoby niezdolnej do pracy, która no, nie jest w stanie nic zrobić, boję się, że to głową, jest podchwytliwe, nagle robimy człowieka, który jakby, no właściwie może prawie większość prac dzisiejszych wykonywać, takich biurowych, administracyjnych. Kwota, no, rzucajcie, nie ma... 1000 złotych. No okej, okay, jeszcze jakieś... 300. 300 złotych? No, trochę przesadziliście. Nie? Raczej słyszę, że 50 tysięcy, 10 tysięcy. $600 teraz kosztują faktycznie te okulary, to jest 3000 złotych mniej więcej, no trochę więcej z cłem. Natomiast czymże jest 3000 złotych względem tego, że ten człowiek może pracować, tak? Tak, więc i że to... Jestem zdziwiona, że podaliście takie niskie kwoty. A, bo nas tak, że... wiesz, nastawiłaś nas, że tutaj jest no, jakiś haczyk. Tak. Niesforni paneliści, to już żeśmy ustalili. Ale mnie się to bardzo kojarzy z tym, co ty mówiłeś przed chwilą, mówiąc o spełnieniu, cytując tego Krzysztofa, mówiąc o spełnieniu, to jest właśnie cena spełnienia, słuchajcie. Paradoks polega na tym, że spełnienie można uzyskać dzięki technologii znacznie pewnie taniej niż kiedyś musielibyśmy. Tak, tak. Nie, i że w ogóle ono jest możliwe. Wieku, to jest tak, możliwe, te tak, narzędzia funkcjonują, tak, są mało nagłośnione, tak, ale $600 do otwarcia ogromnych drzwi, które dają się spełnić zawodowo. Okej, okay, ale skoro mieliśmy już jakąś od ciebie cyferkę, to ja bym dołożył jeszcze 2 i przeskoczył tym sposobem do ostatniej części naszego dzisiejszego spotkania. Jak się okazuje, w 4. kwartale zeszłego roku, według badania stresoodpornych, 70% ankietowanych pracowników mówi, że odczuwa więcej stresu niż to było przed pandemią, że prawie połowa z nich ma trudność z opanowaniem emocji w sytuacjach takich właśnie obciążających. I to mnie prowadzi w związku z tym do tego, jak my powinniśmy w zespołach, w relacjach, w naszej codziennej pracy zdalnej, hybrydowej, rodzącej się cały czas, panować nad stresem, lękiem, nad naszym niepokojem, Aniu. Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy zdać sobie z tego sprawę, że
nasza energia nie jest zasobem niewyczerpywalnym i że musimy sobie pozwolić i na odpoczynek, i na przerwy, i na wakacje, i na zadbanie w ogóle o siebie. Ale to jest jeden z komponentów. Natomiast myślę sobie, że ten rok też pokazał po prostu taką sytuację, że nagle weszliśmy w jednym czasie w bardzo wiele ról, które musieliśmy pełnić. Czyli w jednym momencie musieliśmy być pracownikiem, opiekunem swojego dziecka, nauczycielem swojego dziecka, zadbać jeszcze o wszystkie obowiązki domowe w jednym czasie. Tak, liderką. Tak, osobą kreatywną, wymyślającą, robiącą wszystko na czas. Bardzo dużo ról w jednym czasie, które niestety przyniosły nam skutek ogromnego obciążenia, przeciążenia, stanów depresyjnych, stanów wypalenia zawodowego. No właśnie, czyli z jednej strony ja jeszcze chciałem dorzucić coś takiego, bo zastanawialiśmy się, jak patrzymy na te role, z Anią trochę o tym rozmawialiśmy. Z kolei inne badania, już teraz cyferki nie podrzucę, ale wskazują, że kiepsko z nami jest, jeśli chodzi o obowiązki domowe, Marcin. Że te role w domu i działania domowe niestety pozostają po stronie kobiet i ta ilość zadań obok nauczycielki wspomagającej i tego, co mamy w domu, niestety dla nich rośnie tym bardziej, pojawia się to ciśnienie. I pytanie, jak sobie z tym radzić? Ja mam też takie wrażenie, żebyśmy nie skończyli źle, że pandemia poza tym, że nas trochę przygniotła, zastopowała, to jednak dała nam dużego kopa do działania. I to widać na przykład w badaniach Kronjavol, które dotyczą organizacji. Czy gdybyście mieli dać nam jakąś radę na koniec dla pracownika ze swojej perspektywy, tego, co jutro warto zrobić dla zespołu z perspektywy właśnie radzenia sobie z relacją, radzenia sobie z technologią, radzenia sobie z... Majka się śmieje, pewnie ma jakiś bardzo dobry tip. Radzenia sobie ze stresem. Z czym chcecie zostawić naszych słuchaczy i słuchaczki? No, Majka, w takim razie dawaj. Nie, ja się muszę zastanowić, ale przyszło mi do głowy jako pierwsze, włącz kamerkę. Tak właśnie, bądź obecny, tak, na tym spotkaniu. No naprawdę przez chwilę będzie boleć, ale jakby korzyści z tego są długofalowe. 130% no. Normy w kamerkę. Tak. Marcin. Wiesz, to mnie jest bardzo bliskie to, co w zarządzaniu projektami typu Agile, zwinnym zarządzaniu projektami się pojawia, czyli taki moment sprintu, kiedy mamy chwilę, żeby powiedzieć, co nam się w ciągu ostatniego roku udało, a co nam utrudniało i się nie udało. Żeby była przestrzeń do tego, żeby wypowiedzieć rzeczy podsumowujące, zamykające pewien etap. Minął ten rok, on był trudny. To, co nam się udało i za co wszystkim wam dziękuję, i mówię jako pracownik, pozostałym członkom zespołu i tobie, szefie, to, a to, co mi przeszkadzało, co było dla mnie trudne, to te tak. I te rzeczy. Czyli podsumowanie, otwartość, ewaluacja, tak. Konkrety. Tak. Aniu, od ciebie ostatni sygnał. Ja bym zaapelowała o odpoczynek. O to, żebyśmy zadbali o siebie, żebyśmy zadbali o siebie nawzajem i żebyśmy sobie robili przerwy między spotkaniami. Oj tak, ja widzieliście ten mózg, jak wygląda mózg po kilku zoomach? No właśnie. To jest straszna sprawa, więc tak. W takim razie kończymy przede wszystkim tym, żebyście sobie zrobili po nas chwilę przerwy i z czystą głową wrócili do kolejnych prezentacji. Bardzo dziękuję. To jest, tak jak widzicie, proces, ten nasz zespół, ta nasza relacja. Mam nadzieję, że wasze procesy dzięki tej rozmowie, dzięki waszym, drodzy goście, radom będą jak najlepsze, jak najbardziej efektywne. Bardzo wam dziękuję za wizytę u nas w studiu. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.